Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Webinarze organizowanym oczywiście przez Akademię i Kancelarię LTCA. Natomiast tym razem kolejny jest objaw naszej kooperacji z spółką Hogard i dzisiejszy webinar będzie poprowadzony tak naprawdę wspólnie, czyli Kancelaria Akademia LTCA i spółka informatyczna tworząca oprogramowanie, czyli spółka Hogard. Drodzy Państwo, jaki temat dzisiaj naszego webinaru i dlaczego robimy to w kooperacji? Dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście będziemy rozmawiać sobie o podatku u źródła. Powiemy sobie o tym podatku u źródła i troszkę jeszcze w aspekcie tych zmian, które już mamy od jakiegoś czasu, czyli mamy od roku 2019, ale też powiemy sobie o podatku u źródła, oczywiście, na co wszyscy czekamy, czyli o zmianach, które miały wejść już jakiś czas temu w życie, a wiemy teraz, że w życie wchodzą tak naprawdę z Polskim Ładem razem, czyli 1 stycznia 2022 roku. To jest jedna rzecz. Druga, dlaczego w kooperacji z Hogardem? Dlatego, że pewnie część z Państwa wie, a dla tych, którzy nie wiedzą, to już spieszę z wyjaśnieniem. My wspólnie z Hogardem opracowaliśmy taką aplikację, która pozwala dochować należytej staranności, czy pozwala zweryfikować dochowanie należytej staranności. Także dzisiaj z jednej strony ja powiem Państwu trochę treści merytorycznych odnośnie tego podatku u źródła, z drugiej strony Jędrzej Jażdżyk z Hogarta przedstawi Państwu to, w jaki sposób działa ta nasza aplikacja, jak ona może być dla Państwa pomocna. Czyli razem dzisiaj ten kompleksowo temat podatku u źródła przedstawimy. Ja zanim zacznę, oczywiście kilka kwestii o charakterze technicznym muszę powiedzieć, a mianowicie pierwsza kwestia jest taka, że oczywiście nasze spotkanie jest nagrywane, a co za tym idzie, cały webinar będzie do odtworzenia na naszej stronie akademialtca.pl. Dla wszystkich naszych abonentów takie spotkanie będzie oczywiście dostępne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście ci z Państwa, którzy uczestniczycie w dzisiejszym spotkaniu, macie nasz abonament, dostaniecie, też będziecie mieli na naszej stronie materiały ze spotkania do pobrania. No i trzecia rzecz wreszcie jest taka, że dla tych z Państwa, którzy uczestniczą dzisiaj w spotkaniu, a nie posiadają naszego abonamentu, bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Tutaj na czacie będzie link do strony, gdzie Państwo możecie zobaczyć, co ten nasz abonament oferuje, a oferuje naprawdę dużo, bo to jest dostęp do wszystkich szkoleń, webinarów i na żywo, i w wersji nagrań, dostęp do wszystkich materiałów, także całkiem niezła oferta, kilkaset wydarzeń rocznie mamy, sama jesień to jest ponad 100 wydarzeń w ramach ceny abonamentowej, więc myślę, że warto się z tą naszą ofertą zapoznać. No ja zazwyczaj tu wrzucam slajd o tym abonamencie, ale gdzieś mi umknął ten slajd, więc już nie będę go teraz wrzucał, wyszukiwał. Uwierzcie mi Państwo, że na tym slajdzie też są te informacje podstawowe, które w tym abonamencie mamy. No i ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, no to jest oczywiście kwestia pytań. Ja prowadzę z Jędrzejem ten webinar, natomiast jeżeli Państwo macie jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, zapraszam do aktywnego uczestnictwa na czacie. My tutaj mamy osoby, które siedzą z nami i będą starały się na bieżąco Państwu na te wszystkie pytania, wątpliwości odpowiadać, także jesteśmy gotowi na pełną interakcję, na odpowiedź na wszelkie pytania, oczywiście w miarę naszej wiedzy, w miarę naszych możliwości. No dobra, zaczynamy. Drodzy Państwo, mówiliśmy się tak z Jędrzejem, że ja zacznę, zrobię ten wstęp, zrobię pierwszą część, a potem Jędrzej zaprezentuje Państwu to rozwiązanie informatyczne. Także zaczynamy, nie ma co przedłużać, podatek u źródła, od czego sobie zaczniemy? Pierwsza rzecz to jest to, jak te zmiany w ogóle, drodzy Państwo, wyglądają. I tutaj chciałem bardzo wyraźnie zaznaczyć, podkreślić i zauważyć, że zmiany w podatku u źródła w ostatnim czasie, no ten wejście w życie tych zmian mamy podzielone na dwa okresy. Czyli pierwszy taki duży pakiet zmian wszedł w życie w roku 2019 i tutaj mieliśmy oczywiście wprowadzenie tych nieszczęsnych zasad dotyczących tak zwanej należytej staranności,
i tych nieszczęsnych zasad dotyczących obowiązku weryfikacji beneficial owner, i to już obowiązuje od roku 2019 i to już powinniśmy na dzień dzisiejszy robić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pakiet zmian dodatkowy. I ten pakiet zmian dodatkowy, pewnie Państwo wiecie też o tym, on miał wejść w życie też w roku 2019, natomiast od tego 2019 roku permanentnie jest przekładany, czyli co pół roku ministerstwo wydaje takie komunikaty, rozporządzenia, że pół roku później, pół roku później. No i tak czekaliśmy na to pół roku później, aż w końcu przepisy te no, postanowiono wprowadzić, czy tak już finalnie wprowadzić w ramach Polskiego Ładu, więc już dzisiaj możemy powiedzieć praktycznie na 100%, że te regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Ja nie wróżę już, że coś się w tym zakresie zmieni, natomiast trzymajmy, drodzy Państwo, rękę na pulsie, bo może się okazać, że znowu pod koniec grudnia wydane zostanie rozporządzenie, że te przepisy w życie nie wchodzą. Co te przepisy obejmują? Ja oczywiście zaraz będę o tym mówił, natomiast na początek w największym skrócie te przepisy na rok 2022 obejmują oczywiście wejście w życie tego nowego mechanizmu, tak zwanego pay and refund, czyli mechanizmu, który będzie polegał na tym, że jeżeli ja będę wypłacał za granicę kontrahentowi należności powyżej 2 milionów złotych, to będę musiał pobrać podatek, tak, niezależnie od posiadanego certyfikatu, oświadczeń i tak dalej. Te przepisy przewidują, że ewentualnie będę mógł tego podatku nie pobierać, jeżeli albo A, jako płatnik złożę stosowne oświadczenie, albo B, uzyskam opinię organu podatkowego. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że Polski Ład przewiduje zmiany i w zakresie samego stosowania mechanizmu pay and refund, czyli zawęża jego stosowanie, jak również przewiduje zmiany w zakresie tej opinii organu podatkowego i o tym zaraz Państwu będę mówił. Natomiast co jeszcze ma się zmienić od 2022 roku? Dwie rzeczy. Po pierwsze, mają się zmienić zasady dotyczące należytej staranności. Ja tu dałem, zobaczcie Państwo, tą zmianę w cudzysłowie, no bo tak naprawdę to jest śmiech na sali, jakie zmiany będą wprowadzane w zakresie tego, czym jest należyta staranność, czy w zakresie beneficial ownera. Tutaj nic się tak naprawdę nie zmieni i nic nie zostanie wyjaśnione. Ja mam swoje przemyślenia na ten temat, dzisiaj się z nimi też podzielę, nimi się podzielę z Państwem. No i ważna zmiana, która też w Polskim Ładzie jest przewidziana, to jest zmiana, która dotyczy certyfikatów rezydencji, a więc w końcu po wielu latach bojów i próśb, no potencjalnie będzie taka możliwość, że będziemy mogli korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Więc generalnie trochę tych zmian mamy. Mamy i z 19 i 2022, czyli w ramach Polskiego Ładu, czy obok Polskiego Ładu tak naprawdę troszeczkę. No i teraz postaram się Państwu pokrótce te zmiany przybliżyć. Zaczniemy sobie od tych zmian z roku 2019, czyli dotyczących należytej staranności. I tutaj już dużo się rozwodził nie będę, bo też no nie czas i miejsce, bardziej wszyscy rozumiem czekamy na te zmiany z Polskiego Ładu. Więc ja o tej należytej staranności powiem tylko krótko. A mianowicie od 2019 roku przepisy polskich ustaw podatkowych, czyli CIT-u i PIT-u w zakresie podatku u źródła mówią nam w skrócie rzecz biorąc tak, że jeżeli ja wypłacam należności zagraniczne, które podlegają podatkowi u źródła, jeżeli ja chcę zastosować jakąś preferencję, czyli mam na przykład certyfikat, oświadczenie beneficial owner, o tym zaraz jeszcze będę mówił, i chcę zastosować stawkę obniżoną bądź zwolnienie, na przykład z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to poza tym, że mam te dokumenty, to jeszcze muszę dochować należytej staranności. Czyli taki warunek został dodatkowy wprowadzony. Natomiast problem oczywiście z tą należytą starannością jest taki, że w żadnym miejscu ona nie została wyjaśniona. Czyli my do końca nie wiemy, nie mamy tak jakby precyzyjnych informacji, czym ta należyta staranność jest. Zostały wydane w lipcu 2019 roku projekt objaśnień dotyczący podatku źródła i dotyczący między innymi tej należytej staranności. Natomiast zwróćmy uwagę, że mamy końcówkę 2021, a dalej jest to projekt. Czyli te finalne objaśnienia nam się nie pojawiły. Tu już mogę zdradzić informację taką, że ministerstwo zapowiada, że ta finalna wersja objaśnień pojawi się w pierwszym kwartale roku 2022, czyli późno i po wejściu w życie już kolejnej partii przepisów, no ale w skrócie mówiąc, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że ta finalna wersja przepisów w końcu, czy tych objaśnień w końcu się
pojawi. Natomiast w jakim miejscu my jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że informacji o tym, co my mamy zrobić, jak mamy dochować należytej staranności, musimy szukać w praktyce, czyli w interpretacjach organów podatkowych, czyli w orzecznictwie sądów administracyjnych, czy wreszcie właśnie w tym nieszczęsnym projekcie objaśnień. I z tych wszystkich źródeł, drodzy Państwo, płynie nam jedna informacja. Należyta staranność to jest nic innego jak dokładne zweryfikowanie transakcji, jak dokładne zweryfikowanie kontrahenta i ustalenie tak naprawdę, czy wszystkie warunki w danych okolicznościach zostały spełnione do zastosowania jakiejś preferencji stawki obniżonej, czy my posiadamy wszystkie wymagane dokumenty. Czyli mówiąc w skrócie, należyta staranność, tu macie Państwo taki wzór graficzny, to jest weryfikacja kontrahentów, weryfikacja transakcji i sporządzenie odpowiedniej, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, o której zaraz Państwu jeszcze powiem. Dodatkowym elementem niewymaganym przez przepisy, ale mówiąc w skrócie zalecanym i polecanym przez nas również, jest posiadanie odpowiednich procedur, które zapewnią dochowanie tej należytej staranności, które zapewnią wykazanie organowi podatkowemu, że ja wszystko krok po kroku sprawdziłem, że ja wszystkie dokumenty posiadam. Te procedury możemy mieć w wersji papierowej, czyli sprawdzać krok po kroku, ale te procedury możemy też mieć w wersji interaktywnej, elektronicznej i temu też służy między innymi narzędzie, które opracowaliśmy wspólnie z Hogartem, narzędzie, które dzisiaj Jędrzej będzie Państwu prezentował. To jest narzędzie, które pozwala nam przejść krok po kroku przez transakcje, przez weryfikację kontrahenta, przez dokumenty, które mamy mieć zebrane. Ono zawiera wzory też tych dokumentów, tak żeby na koniec wypluło nam taką karteczkę podsumowanie, co sprawdziłem, co jest w porządku, jakie dokumenty posiadam i że dochowałem należytej staranności. I tak w skrócie to powinno wyglądać. Sprawdzamy kontrahenta, sprawdzamy transakcje, zbieramy dokumenty i wtedy patrzymy. Wszystko jest w porządku, dokumenty mamy, dochowaliśmy należytej staranności. Natomiast ja o tych dokumentach specjalnie jeszcze do tej teraz Państwu nie mówiłem, bo z tymi dokumentami związana jest jedna bardzo ważna zmiana, która weszła też w roku 2019. A mianowicie, jak sobie przyjrzymy się na przepisy, te, które weszły w roku 2019, na te objaśnienia, na praktykę organów podatkowych, to tam największy nacisk kładziony jest na to, że kluczowym elementem należytej staranności jest weryfikacja kontrahenta. A konkretnie jest weryfikacja kontrahenta, statusu kontrahenta, jako tak zwanego rzeczywistego odbiorcy należności, czyli tak zwanego beneficial ownera. Czyli mówiąc w skrócie, od roku 2019 ja muszę sprawdzać, czy ten, komu płacę należności, jest ich rzeczywistym odbiorcą, ma status beneficial owner. Co mam w tym zakresie sprawdzać? No tu przepisy mówią bardzo szczegółowo. Notabene definicja beneficial ownera też nam się w 2019 roku zmieniła. Czyli muszę sprawdzać, czy ten, komu płacę, to faktycznie te pieniądze mu się należą, że on nie jest pośrednikiem, powiernikiem, że nie jest zobowiązany do przekazania tych pieniędzy gdzieś dalej. Tak? I po trzecie, najważniejsze, muszę sprawdzać, czy ten kontrahent prowadzi tak zwaną rzeczywistą działalność gospodarczą. Tutaj w przypadku tej rzeczywistej działalności gospodarczej mamy odniesienie do tak zwanych przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, o CFC, więc mówiąc w skrócie, my musimy sprawdzić, czy ten kontrahent ma faktycznie zarząd na miejscu, ma maile, ma biuro, ma pracowników i tak dalej. No i tutaj się pojawia, moi drodzy Państwo, pytanie, jak my mamy to tak naprawdę zrobić? I tu wracam do tematu dokumentów, a mianowicie należyta staranność, tak jak wspomniałem, to jest sprawdzenie i zebranie dokumentów, a jakie to mają być dokumenty? Po pierwsze, oczywiście bezdyskusyjnie powinien być to certyfikat rezydencji i tu nic się nie zmienia, natomiast po drugie, powinny być to dokumenty właśnie dotyczące beneficial ownera. Czyli my powinniśmy pozyskać od kontrahenta oświadczenie beneficial owner, gdzie on mi powie, tak, jestem rzeczywistym odbiorcą należności. I to najlepiej, żeby to oświadczenie w treści było zgodne z polskimi przepisami, plus ewentualnie powinniśmy pozyskać dokumenty źródłowe. Dokumenty źródłowe, które potwierdzą te tezy, które z tego oświadczenia wynikają. Czyli potwierdzą, że faktycznie ten kontrahent jest, funkcjonuje, prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Zakres tych dokumentów oczywiście nigdzie nie jest opisany, natomiast tu się przyjmuje, że na przykład są to dokumenty rejestrowe, dokumenty finansowe, sprawozdania finansowe, na przykład może być to formularz wysłany do kontrahenta, w którym on mi powie, tak, mam biuro, mam pracowników,
podmiotów mam zarząd, czy wreszcie na przykład w przypadku podmiotów powiązanych mogą być to dokumenty dotyczące przepływu w grupie, nie wiem, albo dokumentacje master file, dokumentacja local file. Natomiast te dokumenty mieć musimy, czyli dopiero jeżeli ja sprawdzę kontrahenta, sprawdzę transakcję, sprawdzę status beneficial owner jego, pozyskam oświadczenie, pozyskam certyfikat, pozyskam dodatkowe dokumenty, dopiero wtedy mogę powiedzieć OK, dochowałem należytej staranności i w tym zakresie jestem uprawniony, czy tak naprawdę mogę zastosować jakieś preferencje, czyli nie muszę pobierać podatku źródła w stawce podstawowej polskiej, tylko mogę na przykład pobrać podatek na podstawie stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy mogę nie pobrać podatku, jeżeli umowa tak mówi, czy wreszcie mogę na przykład zastosować zwolnienie z podatku, nie wiem, dla licencji czy odsetek dla podmiotów powiązanych. Jeżeli nie mam tej dokumentacji, to niestety, ale no, organy mogą mi kwestionować to i kazać pobierać podatek w stawce polskiej. Bardzo często ja dostaję pytanie, czy do jakich kontrahentów, jakie dokumenty mam gromadzić? Czy każdego mam sprawdzać z perspektywy beneficial owner? Czy do każdego mam brać to oświadczenie? No i odpowiadam, drodzy Państwo, no obecny kształt przepisów i praktyka organów podatkowych wskazuje na to, że powinienem to robić zawsze, tak naprawdę niezależnie od wartości i niezależnie za to, czy, od tego, czy płacę za licencję, odsetki, usługę niematerialną, czy wypłacam dywidendy. Praktyka sądów administracyjnych idzie w różnym kierunku, na przykład mówi, nie musisz sprawdzać przy dywidendzie, albo na przykład mówi, nie musisz sprawdzać poniżej 2 miliony. Natomiast podkreślam Państwu, to są sądy administracyjne, organy stoją tutaj twardo na jednym stanowisku. Ja mogę tylko powiedzieć, że każdy z nas może oczywiście wewnętrznie sobie ustalić zasadę, że przy jakichś małych płatnościach, przy drobnych kwotach, to nie pobieramy jakiegoś tam zakresu dokumentacji, ale po pierwsze, taka decyzja musi być przemyślana, ustalona indywidualnie, a po drugie, co ważniejsze, taka decyzja, że my czegoś nie zbieramy, zawsze jest obarczona ryzykiem. I dopóki nie pojawią się te mistyczne objaśnienia w zakresie podatku źródła, dopóki my nie będziemy mieli konkretnych informacji od organów podatkowych, w takim i w takim przypadku na przykład możesz mieć sam certyfikat, to ten pakiet dokumentów zbierać powinniśmy. Czyli podsumowując, drodzy Państwo, tego beneficial ownera, jeszcze wrócę do niego na sekundę, zwróćcie uwagę, co my musimy tutaj zrobić. Zweryfikować status kontrahenta jako beneficial ownera, sprawdzić, czy on wypełnia te przesłanki ustawowe, zebrać od niego, otrzymać od niego oświadczenie to beneficial owner i do tego oświadczenia pozyskać dokumenty źródłowe. I taki pakiet czynności, które wykonujemy, jest tym kluczowym elementem weryfikacji kontrahenta jako beneficial ownera, no ale też jest, tak jak mówiłem, kluczowym elementem dochowania należytej staranności. I to są dwie informacje, które mamy tak naprawdę na rok 2019, czyli z roku 2019 i do tych dwóch informacji w dużej mierze będzie odnosił się Jędrzej w drugiej części, gdzie będzie Państwu pokazywał, będzie Państwa przeprowadzał tak jakby przez tą naszą aplikację, która pozwala właśnie zweryfikować należytą staranność, która pozwala czy ocenić, czy my prawidłowo do danej należności z perspektywy podatku źródła podchodzimy. To jest jedna rzecz. Natomiast ja już teraz przechodzę do zmian, które były planowane już od kilku lat i mają w końcu wejść w życie w roku 2022. Powiem Państwu o tych zmianach w takim ujęciu ogólnym, a potem odniosę się jeszcze, co w tych zmianach modyfikują przepisy dotyczące Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o zmiany na rok 2022 w tym momencie, to pierwszą kluczową zmianą jest oczywiście wprowadzenie mechanizmu Pay and Refund. Ten mechanizm Pay and Refund, w skrócie rzecz biorąc, to ma polegać na tym, że jeżeli ja będę wypłacał należności kontrahentowi zagranicznemu i ja będę wiedział, że te należności w danym roku przekroczą kwotę 2 miliony złotych, to niezależnie od tego, jak bardzo bym dochował należytej staranności i niezależnie od tego, jak dużo dokumentów bym zebrał, i tak od każdej złotówki ponad te 2 miliony będę musiał pobrać podatek u źródła w stawce polskiej. Będę musiał go pobrać w stawce polskiej, a potem będzie można wystąpić o zwrot tego podatku. Pytanie, kto o ten zwrot będzie mógł wystąpić, czy ja jako polski płatnik, czy mój kontrahent zagraniczny, któremu ja powiedzmy pobrałem te pieniądze, wpłaciłem do urzędu, no tu odpowiedź jest taka, że to zależy, nasza ulubiona, to zależy, a mianowicie zależy od tego, kto fizycznie poniósł ciężar tych
tych pieniążków, tak w skrócie, tak? Czyli mówiąc najprościej, jeżeli ja pobrałem te pieniądze i wpłaciłem do urzędu z należności kontrahenta, to on jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot. Natomiast jeżeli będzie tak, że ja ubruttowiłem te należności, zapłaciłem z własnej kieszeni, to w takim przypadku ja będę mógł o ten zwrot wystąpić. Tu jest bardzo ważny taki niuansik, który chciałem Państwu podkreślić, że organy podatkowe już przy wnioskach o opinię, o czym zaraz będę mówił, tak samo przy wnioskach o zwrot mogą wymagać jeszcze, aby ten ubruttowienie, ta zapłata z naszej kieszeni wynikała z postanowień umownych. Więc żeby nie blokować sobie zwrotu, jeżeli my płacimy z własnej kieszeni, to taki zapis o tym, że to my ubruttawiamy, że to my ponosimy ciężar tego podatku, w umowie powinien się znaleźć. Natomiast z tym zwrotem też będzie problem, bo przepisy są tak skonstruowane, że mówią, że w sumie 6 miesięcy jest na zwrot, ale organ może dowolnie przedłużać ten termin, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to tak naprawdę, jak organ w ramach tego postępowania zwrotowego musi wystąpić do organów zagranicznych, nie wiadomo ile to będzie trwało, więc może się okazać, że po wprowadzeniu mechanizmu pay and refund i wpłacie podatku ponad 2 miliony, my na ten zwrot możemy czekać rok, 2 lata, 5 albo i niestety nieskończoność. Natomiast sama istota, drodzy Państwo, tego mechanizmu pay and refund, no macie Państwo ją tutaj narysowaną na mojej grafice, ona będzie wyglądała tak. No ja oczywiście wypłacam należności kontrahentowi zagranicznemu, weryfikuję te należności, czy podlegają pod podatek u źródła, następnie biorę certyfikat rezydencji, oświadczenie beneficial owner i te wszystkie dodatkowe dokumenty. Już na przykład wiem, że mogę zastosować stawkę obniżoną z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania i normalnie bym to zrobił i wpłacił do urzędu podatek obniżony albo zastosował zwolnienie. Natomiast tu w tym miejscu będzie mi się pojawiała ta nowy obowiązek. Czyli w tym miejscu będę musiał sprawdzić, czy te płatności, które dokonuję temu kontrahentowi, przypadkiem 2 milionów nie przekroczyły. Jeżeli ja, drodzy Państwo, okaże się, że przekroczyły 2 miliony, to do 2 milionów stosuję preferencje, powyżej 2 milionów wpłacam cały podatek do urzędu w stawce polskiej, a potem występujemy o zwrot. Czyli ten moment weryfikacji, ile ja muszę pobrać podatku, czy muszę zastosować mechanizm pay and refund, on będzie następował w momencie, na moment tak naprawdę wypłaty tych należności kontrahentowi. No powiem szczerze już i zaraz pójdziemy dalej, bo powiem szczerze, że mechanizm pay and refund jest no takim mechanizmem nowatorskim na świecie, a na pewno w Europie. Nikt praktycznie tego nie stosuje. No i są wątpliwości co do zgodności tych przepisów i z prawem generalnie unijnym i z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ja sobie, one też to jest jedna z przyczyn tego, te przepisy były do tej pory tak przesuwane w czasie. Ja sobie prywatnie, drodzy Państwo, nie do końca wyobrażam, jak organy podatkowe czy inne państwa w ogóle zareagują na to, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania można by pobrać mniej podatku, czy jest umowa międzynarodowa, a polska ustawa mówi nagle, że trzeba go pobrać więcej. No mam co do tego poważne wątpliwości. No ale dobra, te moje wątpliwości to już zostawmy sobie na później, a przejdźmy dalej, drodzy Państwo, bo to nie jest jedyna rzecz, tak? Czyli nie tylko ten mechanizm pay and refund ma zostać wprowadzony, ale do tego mechanizmu pay and refund są przewidziane też dwie takie opcje, które pozwolą na to, żeby tego podatku nie pobierać. Pierwszą opcją, którą mamy, nawet powyżej 2 milionów, pierwszą opcją, którą mamy, jest opcja tak zwana, ja ją nazywam opcja ryzykowna. A mianowicie opcja ryzykowna polega na tym, że zarząd mojej spółki, czy zarząd płatnika, czy osoba reprezentująca płatnika, może złożyć oświadczenie, drodzy Państwo, o tym, że wszystkie warunki do zastosowania np. zwolnienia albo stawki preferencyjnej zostały zachowane, czyli mamy wszystkie dokumenty, że wszystko jest w porządku. Jak my złożymy takie oświadczenie, to nawet do organu podatkowego, to nawet jeżeli przekroczymy te 2 miliony, to w tym przypadku możemy podatek pobierać w stawce niższej albo na przykład stosować zwolnienie. Problem z tym oświadczeniem ja widzę taki, że składając takie oświadczenie, my przejmujemy na siebie tak jakby całe ryzyko. Całe ryzyko przejmujemy tego, że są wszystkie dokumenty, że one są prawidłowe, że organ nam tego nie zarzuci. A jeżeli my okaże się, że to oświadczenie było nieprawidłowe, czy okaże się na przykład, że organ stwierdzi, że w tych dokumentach nie wynika prawo do zwolnienia, bo na przykład jest, nie wiem, nieprawidłowe oświadczenie beneficial owner, to wtedy my musimy z własnej kieszeni jako płatnik zapłacić
ten podatek z odsetkami i jeszcze podlegamy odpowiedzialności karno-skarbowej. Więc no, jest to oświadczenie ryzykowne. Ja znam firmy, które myślą o tym rozwiązaniu, natomiast ja zawsze mówię 5, 7, 10 razy się zastanówmy, zanim będziemy myśleć o tym, żeby to oświadczenie złożyć. No i drugim rozwiązaniem, które mamy, jest rozwiązanie polegające na tym, że ja mogę zwrócić się uprzednio do organu podatkowego o to, żeby o uzyskanie takiej opinii. Czyli ja składam wszystkie dokumenty, mówię, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku i mówię, organie, wydaj mi opinię, zgodnie z którą ja mogę na te 2 miliony nie patrzeć. No i organ może mi taką opinię wydać. Jeżeli organ mi taką opinię wyda, tam oczywiście ona kosztuje swoje, tam 2000 kosztuje, czeka się dość długo na tą opinię. Moje doświadczenia na przykład obecne pokazują, że w niektórych sprawach czekałem po kilka miesięcy, tam jest formalnie 6 miesięcy przewidziane, po kilka miesięcy mam sprawy, gdzie już półtorej roku czekam i cały czas organ coś przedłuża. Natomiast formalnie mogę taką opinię uzyskać. Jeżeli dostanę tą opinię, to mogę na bazie tej opinii nie pobierać podatku źródła, nawet jeżeli moje należności wypłaty do danego kontrahenta 2 miliony złotych przekroczą. I to są dwie rzeczy, drodzy Państwo, które wchodzą w nowym roku. Natomiast obie te rzeczy ja powiedziałem na razie celowo w takim ujęciu ogólnym, a teraz powiem Państwu o zmianach, które przewiduje Polski Ład i o tym, jak Polski Ład wpływa na te regulacje od 2019, ale też jak Polski Ład wpływa na te regulacje, które mają wejść w roku 2022. No i zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, czyli od tego, jak Polski Ład wpływa na regulacje od roku 2019, czyli na kwestię należytej staranności beneficial ownera. Tutaj mamy dwie zmiany, które absolutnie moim zdaniem nic nie wnoszą. Nie? Czyli pierwsza zmiana, gdzie jest powiedziane tak, od 2022 roku przy ocenie dochowania należytej staranności obok charakteru skali działalności będą brane też pod uwagę powiązania z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Co autor miał na myśli, co to znaczy, możemy się jedynie domyślać, bo nie zostało to w jakiś szczególny sposób wyjaśnione. Natomiast, drodzy Państwo, ja to interpretuję, myślę, że prawidłowo, że od 2022 roku generalnie organy podatkowe będą z większą uwagę zwracały na należytą staranność w przypadku podmiotów powiązanych, czyli w przypadku wypłat do podmiotów powiązanych i generalnie w tych przypadkach my już na pewno pełną dokumentację powinniśmy co do zasady posiadać. Czyli taka specjalna lupa zostanie położona na płatności do podmiotów powiązanych. Natomiast ten przepis wcale nie mówi o tym, że do podmiotów niepowiązanych ja nie muszę należytej staranności stosować. Chociaż bardzo bym chciał, aby tak on właśnie był interpretowany, ale raczej pozostawiam to w sferze marzeń. Może natomiast w tych objaśnieniach, które mają zostać wydane w roku 2022, w pierwszym kwartale, jak obiecuje ministerstwo, może się okaże, że faktycznie ta interpretacja pójdzie w tym kierunku, że należyta staranność dotyczy tylko podmiotów powiązanych. Bardzo bym sobie tego życzył, ale raczej sobie tego nie obiecuję. To jest jedna zmiana na 2022. Druga zmiana, którą mamy, to jest zmiana dotycząca beneficial ownera. No i uwaga, uwaga, zmienia się definicja beneficial owner i teraz, drodzy Państwo, ta definicja mówi, że tym rzeczywistym odbiorcą należności jest podmiot, który nie jest zobligowany do tego, aby komuś przekazać te należności, czy nie ma obligacji takiej zobowiązania w rozumieniu faktycznym bądź prawnym. No i teraz to zostaje ten fragment usunięty i będzie to samo, czyli będzie ta sama definicja beneficial ownera, dalej będzie powiedziane, że on nie może przekazywać, nie może być zobowiązany do przekazania tych pieniędzy dalej, czy tych należności dalej, a znika ten zwrot tam faktycznym bądź prawnym. Nie? Co to znaczy, co to zmienia? No ja, drodzy Państwo, nie wiem jaki jest cel tej zmiany, może mnie ktoś oświeci, może ktoś mądrzejszy ode mnie, kto analizuje te przepisy, mi powie, jak to wpłynie na obowiązki płatników, wpłynie na obowiązek weryfikacji statusu beneficial owner. Moim zdaniem oczywiście jest jakieś uzasadnienie tej zmiany, ale czy ona jest jakaś istotna, kluczowa i zmieni nagle nasze obowiązki, szczerze w to wątpię. No dobra, to jest pierwszy pakiet zmian, czyli jak Polski Ład wpłynie na zmiany te od 19. Natomiast jak Polski Ład wpłynie na zmiany od roku 2022? I tu mamy bardzo dobre informacje wbrew pozorom, bo mamy kilka rzeczy.
Po pierwsze, mechanizm pay and refund. Ja Państwu powiedziałem, że ten mechanizm wchodzi, tak był przesuwany, ale wchodzi. I tu jest pierwsza zasadnicza zmiana. A mianowicie w dotychczasowej wersji tych przepisów, które miały wejść, mechanizm pay and refund, czyli ten obowiązek poboru podatku ponad 2 miliony, dotyczył wszystkich kontrahentów, wszystkich wypłacanych należności. I tutaj Polski Ład te przepisy o pay and refund zawęża. Czyli po pierwsze, ten mechanizm będzie dotyczył tylko należności o charakterze tak zwanym biernym, czyli będzie dotyczył odsetek, licencji, dywidend, czyli na przykład, uwaga, nie będzie dotyczył usług niematerialnych, co jest bardzo ważną informacją, czyli usług niematerialnych będę mógł śmiało płacić ponad 2 miliony grubo i nie będę musiał myśleć o tym, czy mam pobrać podatek w stawce polskiej, czy nie. To jest jedna rzecz. Oczywiście, jeżeli mam dokumentację odpowiednią, to jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna, mechanizm pay and refund będzie dotyczył tylko podmiotów powiązanych. A więc co, o co chodzi? Jakichkolwiek należności ja bym nie wypłacał od nowego roku na rzecz podmiotów niepowiązanych, nawet jak będą to odsetki, nawet jak będą to licencje i nawet jak przekroczą 2 miliony, mechanizm pay and refund nie będzie miał zastosowania. Więc bardzo dobre, korzystne ograniczenie tu następuje. Czyli pierwsze, tylko należności bierne, po drugie, tylko podmioty powiązane. Natomiast od razu mogę Państwu powiedzieć, że marne jest to pocieszenie z tej perspektywy, że i tak większość tych należności, przynajmniej u moich klientów, które są płacone, które będą wchodziły w pay and refund, czy mogłyby wchodzić, to i tak były należności bierne, bo to były licencje czy dywidendy i tak były płacone do podmiotów powiązanych. Natomiast dla części firm, części podmiotów faktycznie może być to informacja generalnie korzystna. Jest to zmiana korzystna, natomiast ja zawsze podkreślam, to jest trochę tak z tym naszym Ministerstwem Finansów, że zrobią coś złego, pokażą, że będzie coś fatalne, potem trochę to polepszą. To dalej jest złe, ale my już się cieszymy, bo jest lepsze niż było w pierwotnej wersji. Nie? To samo zrobili ze składką zdrowotną, nie? Na przykład na liniówce, więc to wcale szału nie ma. Nie? No i jeszcze jedna zmiana w zakresie mechanizmu pay and refund, to jest coś tak oczywistego, że ja nawet nie chcę mi się o tym mówić, nie? A mianowicie tutaj w ramach tych zmian zostanie jasno powiedziane, że mechanizm pay and refund nie będzie miał zastosowania do płatności dywidend pomiędzy polskimi podatnikami. No jeszcze tego by, drodzy Państwo, brakowało, żeby jedna polska spółka drugiej polskiej spółce wypłacała dywidendę, no działa jako płatnik w tym zakresie, więc pobierała podatek i jeszcze musiała patrzeć na 2 miliony i wpłacać podatek do urzędu, żeby ktoś mógł, organ podatkowy mógł tego drugiego polskiego podatnika sprawdzić. No absurdalna historia, więc tu jest jasna, oczywista zmiana, wyłączenie mechanizmu pay and refund w stosunku do polskich podmiotów. To jest chyba dla mnie jasne. Ale to nie koniec, bo co się jeszcze w Polskim Ładzie zmienia? A mianowicie zmienia się pierwsza rzecz, to jest to, że zmienia się nazwa opinii. To jest ciekawe, a mianowicie opinia ta, którą mówiłem Państwu, że można wystąpić do organu podatkowego, żeby nie stosować zwolnienia, żeby nie stosować tych przepisów o 2 milionach, teraz będzie miała nową nazwę i będzie to opinia o stosowaniu preferencji. Czyli to jest zmiana nazwy, tak naprawdę generalnie sam tryb, uzyskanie tej opinii i tak dalej, tu się zasady takie podstawowe się nie zmieniają. Natomiast jest druga bardzo ważna zmiana, a mianowicie dotychczas było tak, czy w tej wersji przepisów niby obecnych, było tak, że ja tą opinię mogłem uzyskać tylko w stosunku do wypłat do podmiotów powiązanych w przypadkach, kiedy mogłem skorzystać ze zwolnień z ustawy o CIT. Tam przypomnę Państwu z artykułu 21 ust. 3 i artykułu 22 ust. 4 wynikają takie zwolnienia do podmiotów powiązanych z Unii Europejskiej, z EOG. Na przykład można stosować zwolnienie przy płatnościach do spółki matki za licencję, odsetki, dywidendy, prawda, w tym zakresie, nie? Albo do spółki siostry czasem też jest taka możliwość. I do tej pory było tak, że ja tą opinię mogłem uzyskać tylko do płatności do tej grupy podmiotów powiązanych, które łapały się na to zwolnienie z CIT-u. Teraz tego nie będzie. Czyli mówiąc w skrócie, ja tą opinię o stosowaniu preferencji będę mógł również stosować do wszystkich innych przypadków, kiedy te 2 miliony mógłbym na przykład przekroczyć. Nie? Jakie to mogą być historie? Może to być na przykład historia płatności odsetek do podmiotu powiązanego, ale który nie łapałby się w to zwolnienie, na przykład do spółki babki, tak? Albo innej spółki z grupy. Więc tutaj no, mogą być takie historie, że to nam się przyda. Zresztą ja też uważam, że tą opinię o stosowaniu preferencji będzie można szerzej stosować. Czyli na przykład ja będę mógł ją traktować jako takie uprzednie potwierdzenie sobie, że wszystko jest w porządku, żeby już za każdym razem nie musieć jakiegoś pakietu dokumentacji
gromadzić. Taką opcję też widzę, na przykład do usług niematerialnych, do innych wypłat, do innych podmiotów, do stosowania UPO, więc fajne pole manewru nam się otwiera, w szczególności, że zgodnie z przepisami ta opinia ma być, drodzy Państwo, opinią, która będzie ważna 3 lata, więc generalnie wiadomość dobra, każdy, kto wypłaca należności zagraniczne, może się nad tą opinią zastanowić, a w szczególności mogą zastanowić się osoby, podmioty, które płacą do podmiotów powiązanych. No i trzecia zmiana dotycząca tego wątku, jeżeli chodzi o Polski Ład, to jest taka zmiana techniczna, bym powiedział, a mianowicie to oświadczenie o stosowaniu zwolnienia. Czyli powiedziałem Państwu, że drugim sposobem obok opinii na to, żeby nie pobierać podatku ponad 2 miliony, jest złożenie przez spółkę oświadczenia, czy przez płatnika oświadczenia o tym, że wszystko jest ok. Nie? I do tej pory było tak, że oświadczenie musiał podpisać cały zarząd, czyli potencjalnie cały zarząd brał na siebie odpowiedzialność. Teraz to oświadczenie będzie można podpisać zgodnie z reprezentacją spółki na przykład. Czyli formalnie ta odpowiedzialność może być w tym zakresie troszeczkę zawężona. Szału nie ma, ale generalnie zmiany pozytywne. Natomiast jeszcze raz to podkreślę bardzo wyraźnie, że to jest tak, że miało wejść coś fatalnego, jest to troszeczkę poprawione, nie? Czyli dalej jest źle, ale jest to troszkę poprawione, ale to nie jest tak, że będzie dobrze, czy będzie w tym zakresie lepiej. Natomiast jest jeszcze jedna zmiana, która pojawiła się obok tego całego pakietu i ta jeszcze jedna zmiana to jest zmiana dotycząca certyfikatów rezydencji. A mianowicie, drodzy Państwo, od nowego roku w końcu ma wejść przepis, który będzie mówił o tym, że będziemy mogli stosować kopię certyfikatów rezydencji. Gwoli przypomnienia tylko powiem, że dotychczas było tak, że organy wymagały od nas albo A, oryginałów certyfikatów rezydencji, czyli papierowej wersji, albo B, certyfikatów elektronicznych, czyli wydanych przez konkretne organy podatkowe danego państwa. Natomiast niedopuszczalne były kopie. Tam w 2019 roku wszedł przepis, który mówił, że można stosować kopię, ale tylko do wypłat do 10 tysięcy złotych i tylko za usługi niematerialne, więc on był bardzo ograniczony. Teraz razem z Polskim Ładem mają wejść przepisy, zgodnie z którymi będzie można stosować kopię certyfikatów rezydencji praktycznie zawsze. Super dobra wiadomość. Natomiast do tej dobrej wiadomości organy podatkowe zostawiły sobie furtkę, bo przepis mówi tak. Miejsce tam siedziby podatnika może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Uwaga, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. I ten ostatni fragment jest problematyczny, bo organ mówi, co prawda możesz stosować kopię, ale jeżeli są wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym, to tej kopii stosować już formalnie nie możesz. No i problem nam się pojawia. Dlaczego? Bo ja mogę stosować kopię, ale organy zostawiają sobie pole manewru, żeby za każdym razem kwestionować, czy próbować podważać to, że to, co jest z kopii, nie jest zgodne ze stanem faktycznie. Więc ja tu widzę pewne ryzyka, myślę sobie tak troszeczkę nad tym, żeby wprowadzić jakiś system oświadczeń. Ja biorę kopię certyfikatu, ale biorę do tego oświadczenie kontrahenta, że to, co jest w kopii, jest zgodne ze stanem faktycznym. Czyli mam dodatkowy dokument, który mi potwierdza to tak naprawdę, że to jest zgodne i organ musi podważyć wtedy oświadczenie, czy powinien podważyć oświadczenie tego kontrahenta. Natomiast na pewno samo wprowadzenie kopii w takim ujęciu ogólnym uważam za pozytywne, w szczególności przy płatnościach, nie wiem, za usługi te elektroniczne, prawda, za te Facebooki, Google i tak dalej. Tutaj powinno życie nam się uprościć. Mam nadzieję, że te przepisy o kopiach będą stosowane łagodniej, będzie można z kopii korzystać, a nie są tylko po to, żeby organy mogły jeszcze więcej tych naszych rozliczeń kwestionować. Przepraszam. I to tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o zmiany 2019 i zmiany przesuwane w czasie plus te, które mają wejść w Polskim Ładzie. Szału nie ma generalnie, zmiany w Polskim Ładzie są ogólnie rzecz biorąc pozytywne, natomiast jeszcze raz podkreślam, pozytywne w stosunku do czegoś, co było bardzo złe. Dalej te zmiany będą problematyczne, szczególnie zwracam uwagę na wszystkie podmioty płacące podmiotom powiązanym, bo ich te zmiany dotkną i w należytej staranności najprawdopodobniej i te zmiany mogą ich dotknąć dotyczące mechanizmu pay and refund. Plus podkreślam, zmiana o certyfikatach potencjalnie korzystna, zobaczymy jak będzie interpretowana. Dobrze, drodzy Państwo, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą część merytoryczną naszego dzisiejszego spotkania dotyczącą podatku źródła zmiany versus Polski Ład. W drugiej części zaraz oddaję głos, oddam głos Jędrzejowi. Jędrzej opowie Państwu tej naszej aplikacji dotyczącej weryfikacji należytej staranności w podatku źródła, dotyczącej tak naprawdę pomocy
płatnikom w tym, żeby udokumentować, zweryfikować należytą staranność. Jędrzej pokaże Państwu, jak przez tą aplikację przejść, jakie mamy dokumenty źródłowe w tej aplikacji. My oczywiście nad nią jeszcze będziemy pracować. Jeżeli ona będzie wymagała dostosowania do przepisów od roku 2022, jak najbardziej również, drodzy Państwo, to zostanie wykonane. Także ja tymczasowo się rozłączam, oddaję głos Jędrzejowi, włączę się, drodzy Państwo, jeszcze na koniec, żeby się pożegnać i powiedzieć parę informacji. To, co Marcin wspomniał, czyli wszelkiego rodzaju certyfikaty, oświadczenia, cała procedura, którą trzeba przejść, ponieważ jest tych kroków wiele, my żeśmy ich naliczyli nawet ponad 20, ponieważ jest dużo dokumentów, oświadczeń, no, takich elementów, które powinny być zgromadzone, żeby dochować tej należytej staranności, żeby mieć dowody na dochowanie należytej staranności. Stąd też powstała idea, żebyśmy wspólnymi siłami stworzyli narzędzie dla Państwa, które pozwoli prowadzić użytkownika za rękę, krok po kroku, poprzez kolejne punkty, elementy, procedury dochowania należytej staranności. I stąd też to rozwiązanie znalazło światło dzienne, tak? Stąd też to rozwiązanie powstało. Marcin od strony merytorycznej trzyma puls i trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o zmiany legislacyjne i to, w jaki sposób procedura powinna wyglądać, jakie powinna zawierać elementy, a my od strony informatycznej, żeby to rozwiązanie było dostępne i żeby było łatwe w obsłudze. Więc jest to rozwiązanie, które powstało wspólnymi siłami. Służy oczywiście do dochowania należytej staranności. To, co istotne od strony takiej technicznej, informatycznej czy użytkowej, jest dostępne w przeglądarce. Czyli dostają Państwo dostęp przeglądarkowy do aplikacji, gdzie można całą procedurę przejść. Konto jest dostępne przez 180 lub 365 dni, w zależności od tego, jaki pakiet zostanie wykupiony. I to, co jeszcze istotne, jest wyposażona cała procedura w szereg właśnie załączników czy template'ów dokumentów, jak chociażby różnego rodzaju oświadczeń, też dwujęzycznie, w języku polskim i angielskim, po to, żebyście Państwo mogli z takich dokumentów skorzystać. Można je wydrukować, następnie jak zostaną podpisane, to mamy już wtedy jak gdyby ułatwienie, tak? Nie musimy od początku tej treści, chociażby tych oświadczeń, wymyślać od początku. I to jest co istotne, w momencie, kiedy się przejdzie całą procedurę, to również aplikacja automatycznie generuje certyfikat dochowania należytej staranności, który możemy sobie wydrukować, załączyć do segregatora jako dowód dokonania tej należytej staranności. Oczywiście aplikacja też posiada swoje archiwum, w związku z tym wszystkie przebiegi weryfikacyjne są zapisane w systemie. I to, co też jest wprowadzone w naszej aplikacji, w najnowszej wersji, to jest możliwość drukowania bezpośrednio z aplikacji deklaracji IFT. No ale przejdźmy może do prezentacji, ja Państwu pokażę, jak wygląda w ogóle obsługa procedury dochowania należytej staranności z poziomu systemu, z poziomu aplikacji, w jaki sposób przez kolejne kroki się przechodzi, tak żebyście Państwo zobaczyli, czy rozwiązanie jest intuicyjne, no i jak tak naprawdę możemy to z poziomu systemu wykonać. Ja przejdę już do aplikacji, w której jestem zalogowany. Mam nadzieję, że Państwo widzicie mój ekran. W razie gdyby był jakiś kłopot, to tutaj proszę też o sygnał, żebym miał ewentualnie informację. Czasami się zdarza, że ekranu nie widać, ale mam nadzieję, że tutaj jest wszystko w porządku. Tak jeszcze zerknę, czy mam tu jakieś informacje, żeby czegoś nie było widać, jest wszystko dobrze. Więc wracając teraz do ekranu głównego. Ja jestem w tym momencie już w kreatorze. Kreator, jak Państwo widzicie, składa się z wielu kroków, które tutaj widzimy po lewej stronie. Ja pominąłem ten krok oczywiście logowania się, czy jakieś tutaj podawania danych do faktury i tak dalej, bo to są rzeczy administracyjne, jak w każdym systemie, w każdej aplikacji. Natomiast interesuje nas oczywiście sam kreator i sama procedura dochowania należytej staranności, uzupełniania informacji. Więc na początku każdą umowę, którą weryfikujemy, zaczyna się od podania informacji wstępnych, inicjalnych, jak na przykład numer umowy. Podajemy sobie tutaj
numer umowy z kontrahentem, jaką zawarliśmy. Podajemy też nazwę kontrahenta. Na przykład możemy tutaj podać jakieś dane tutaj przykładowe. Services, USA Services, LLC, powiedzmy, że jest to spółka. Z listy wyboru podajemy kraj rezydencji, Stany Zjednoczone. I teraz dwie informacje, które są nam jeszcze potrzebne. Jeżeli chcemy, żeby dane, które będą w naszym przebiegu weryfikacyjnym, były pobierane do deklaracji, to wówczas podajemy sobie, do której deklaracji chcemy, żeby te dane się pobierały. Osoba prawna, IFT bądź osoba fizyczna, jak również rodzaj należności tutaj z listy podajemy, w zależności od tego, gdzie, do której rubryki tak naprawdę w deklaracji powinny te dane trafić, wylądować. Jeżeli podamy te informacje wstępne, to możemy przejść dalej. W prawym dolnym rogu zawsze jest przycisk dalej, za pomocą którego możemy przejść do kolejnego kroku procedury. No i pojawia się i rozpoczynamy de facto w tym momencie dla tej umowy cały przebieg procedury weryfikacyjnej. Czyli będzie system nas krok po kroku prowadził przez kolejne pytania, przez kolejne elementy procedury. Jeżeli odpowiadamy na dane pytanie twierdząco, pozytywnie tak, to wówczas zapala nam się na zielono. Jeśli odpowiemy w którymś przypadku nie, to pojawi nam się tutaj na lewym panelu odpowiedź zaznaczona w kolorze czerwonym. Ja teraz dla przykładu Państwu kliknę, żeby pokazać, jak to wygląda od strony informatycznej. Tak? Czyli w tym momencie widzimy, na które odpowiedzi, na które pytania, jakich udzieliliśmy odpowiedzi, czy twierdzących, czy negatywnych. Oczywiście każde pytanie, no bywają takie trochę krótsze, gdzie tak naprawdę jest jednym zdaniem zadane to pytanie, natomiast w większości przypadków są to rozbudowane pytania, które mają nam umożliwić czy upewnić tak naprawdę, co autor ma na myśli i tak naprawdę na co my mamy odpowiedzieć, co mamy zweryfikować po to, żeby ułatwić cały ten przebieg proceduralny. Oczywiście jeżeli w danym momencie, w danym miejscu procedury udzielimy odpowiedzi, która powoduje, że na przykład nie mamy obowiązku poboru podatku u źródła, to wówczas system nas odpowiednio poinformuje i zakończy procedurę. Tak jak mamy teraz w tym przypadku, jest od razu informacja, czyli jak gdyby kreator kończy przebieg ze względu na to, że w danym miejscu procedury udzieliliśmy odpowiedzi negatywnej bądź pozytywnej, ale takiej, która powoduje, że akurat powoduje to zakończenie procedury przebiegu. Tak jak tutaj w tym przypadku, no jeżeli mamy podmiot, gdzie udzieliliśmy informacji, że nie jest to podmiot zagraniczny, to system nas od razu informuje o tym, że nie mamy obowiązku poboru podatku u źródła i kończy nam procedura. Oczywiście w przypadku, gdybyśmy się pomylili, możemy wrócić do tego pytania, ja tutaj sobie kliknąłem lewym przyciskiem i odpowiedzieć na to pytanie w inny sposób, czyli w tym przypadku oczywiście twierdzący. System wtedy nas zapyta, jeśli byśmy mieli tutaj więcej odpowiedzi, to on nam wyczyści wszystkie kolejne odpowiedzi we wszystkich kolejnych krokach procedury i o to nas pyta, tak? Czy my chcemy wyczyścić kolejne odpowiedzi na kolejne pytania, jeśli one by miały tutaj miejsce i możemy wtedy procedurę kontynuować. Przejdźmy sobie w takim razie dalej, zobaczmy jakie mamy jeszcze pytania, jakie mamy kolejne kroki. Tak jak wspominałem, jeżeli są to kroki, które wymagają więcej uwagi, więcej weryfikacji, to mamy tutaj dokładną informację z procedury, która nas prowadzi za rękę, co i w którym miejscu, gdzie powinniśmy zweryfikować. Ja może przejdę dalej też, żeby Państwu pokazać jakiś przykład, który będzie pokazywał, w jaki sposób procedura zachowa się też w przypadku przebiegu już prawie całej procedury, żebyśmy doszli też do końca i zobaczyli, jak system też generuje certyfikat. Jeżeli zmieniamy, oczywiście to tutaj się zaświeci nam ta odpowiedź na czerwono po lewej stronie. Przejdźmy sobie dalej. To, co jeszcze jest warto Państwu zwrócić uwagę, na przykład, tak, jeśli mamy pytanie o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, mamy odnośnik do
do wykazu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jak ja kliknę, to mi się odpali strona, na której możemy dokonać tej weryfikacji. Odpowiedzmy tutaj tak, zwolnień z dywidend nie, przejdźmy dalej. To, co jest istotne, to żeby Państwu tutaj nie przechodzić teraz przez całą pełną procedurę, ale żeby pokazać też, w jaki sposób system będzie się w odpowiednich miejscach procedury zachowywał oraz gdzie mamy też różnego rodzaju dodatkowe załączniki, ponieważ aplikacja jest w takie załączniki wyposażona. Tak, i ja tutaj specjalnie przeszedłem do kolejnego kroku, po to, żeby właśnie Państwu pokazać przykład takiego załącznika. W poszczególnych krokach, tam gdzie te załączniki, jest możliwość ich dodania, tam są one dodane w systemie w kolejnych krokach procedury. Jeżeli jest taki załącznik dostępny, to oczywiście tutaj się pojawia pod przyciskiem załącznik. Jak ja teraz nacisnę na ten załącznik, to on zostanie automatycznie przez system pobrany i wyświetlony na ekranie. Tak? I taki załącznik bądź to zawiera instrukcję, bądź to zawiera procedurę, bądź to też zawiera wzór oświadczenia w zależności od tego, w którym miejscu danej procedury weryfikacji należytej staranności jesteśmy. Tak jak wspominałem, także dokumenty są dwujęzyczne, polsko-angielskie. Czyli w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z gotowego oświadczenia, wystarczy, że wypełnimy żółte pola, które są polami do uzupełnienia i mamy już gotowe dokumenty w zakresie dochowania należytej staranności, jeśli chodzi o dokumenty, które powinniśmy w systemie też przechowywać. Przejdźmy sobie dalej w procedurze, dojdźmy też do końca, oczywiście odpowiedzmy tutaj tak. Forma certyfikatu, tutaj też proszę zwrócić uwagę, że mamy kolejny załącznik, który możemy sobie wydrukować, przejrzeć, z którego możemy skorzystać. Za każdym razem, jeśli nie udzielimy odpowiedzi, to system w górnym rogu nam wyświetli błąd, czyli musimy tu zawsze mieć odpowiedź twierdzącą bądź negatywną po to, żeby nas system przepuścił dalej. Jeżeli wybierzemy odpowiedź negatywną, to również system odpowiednio nam podświetli. Oczywiście ja teraz świadomie tutaj wybrałem informację, że nie mam odpowiednich oświadczeń i wówczas system, tak jak Państwo widzicie, nie przepuszcza mnie dalej, tylko informuje mnie o tym, że nie dopełniłem odpowiednich kroków weryfikacyjnych, nie dopełniłem należytej staranności, brakuje mi oświadczeń bądź certyfikatów, w związku z tym procedura będzie zakończona. Jeżeli ja udzielę tej informacji twierdzącej, że okej, rozumiem, akceptuję to, to procedura zostanie zakończona. Oczywiście ten przebieg będziemy mieli w archiwum, będziemy mogli do niego nawet wrócić w momencie, gdybyśmy odpowiednie certyfikaty czy oświadczenia uzyskali. Natomiast jeżeli je mamy, możemy tu skończyć, znaczy wrócić do procedury i w tych punktach, w których żeśmy udzielili negatywnej odpowiedzi, która spowodowała zakończenie procedury, w tym przypadku oczywiście chodzi tutaj o beneficial ownera, to jeżeli ja tutaj udzielę informacji twierdzącej, to procedura od nowu zostanie wznowiona i system puści mnie dalej w celu przeprowadzenia całej procedury do końca. Ja może już teraz przejdę do samego końca procedury. Proszę zobaczyć, że również mamy kwestionariusze, które stanowią tutaj załączniki dodatkowe. Za każdym razem, każdy załącznik, który sobie uruchomię, system mi go odpali, wyświetli, czy to będzie załącznik w postaci kwestionariusza właśnie pliku Excelowego, czy to jest dokument PDF-owy, czy to jest dokument Word, w zależności od tego, w jakim jesteśmy punkcie procedury i jakich informacji dodatkowych powinniśmy dostarczyć. Przejdźmy sobie dalej, żebyśmy zobaczyli też, w jaki sposób będzie wyglądało samo zakończenie. Proszę zobaczyć, tak, przeszliśmy do końca procedury. System nas poinformował, że dochowaliśmy należytej staranności, jak również mamy tutaj szereg informacji dodatkowych i to, co istotne, dodajemy także listę faktur, po to, żebyśmy mogli
wygenerować czy to raport podsumowujący roczny, który jest w aplikacji, czy też po to, żebyśmy mogli wydrukować sobie deklarację, co jest także możliwe z poziomu samej aplikacji. Jeżeli przyciśniemy sobie przycisk dodaj fakturę płatność, to mamy tutaj wszystkie pola, które są związane z podaniem, które musimy oczywiście uzupełnić, z podaniem faktury, pewne informacje dodatkowe, które nam są tutaj potrzebne do prawidłowości zebrania informacji, wysokość wynagrodzenia, powiedzmy 100 tysięcy, kwota pobranego podatku 5 tysięcy, kod waluty, jeżeli mamy transakcję walutową, ja tutaj podam dla uproszczenia pewne informacje, stawka 5%, mamy daty płatności, no ja tutaj wypełnię coś na szybko, tak żebyśmy mieli jakiś przykład na potrzeby prezentacji, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób to wygląda. To, co też jest istotne, zapisz fakturę, tak? I w tym momencie, jak zapiszemy fakturę, to mamy tutaj ją na liście faktur. To, co jest bardzo też istotne, to, że jeżeli tutaj wpiszemy więcej niż jeden dokument, więcej niż jedną fakturę, to wówczas certyfikaty wydrukują się dwa. Dla każdej faktury oddzielny certyfikat się drukuje z całym szeregiem tutaj tych pytań i odpowiedzi, które żeśmy w procedurze podali. Ja kliknę dalej, żeby Państwu pokazać przebieg pełny procedury. W kolejnym kroku system pokazuje nam, jakie mamy obowiązki informacyjne, czyli jakie deklaracje należy składać. Możemy tutaj uzupełnić od razu, czy żeśmy złożyli, czy nie. Otóż rzeczywiście to, co wspominałem, to, że wiadomo jest, że deklaracje składamy rocznie, w związku z tym w momencie, kiedy dokonujemy weryfikacji, jeszcze tych deklaracji nie składaliśmy, więc jasne jest, że tutaj nie udzielimy informacji ani że złożyliśmy, ani kiedy, ale to nie jest kłopot, dlatego że potem po zakończeniu procedury my możemy do niej wrócić i uzupełnić te informacje pod koniec roku, po to, żeby mieć pełną informację w systemie odnośnie zarówno dochowania należytej staranności, jak również dopełnienia obowiązków informacyjnych. Jeżeli ja kliknę zakończ procedurę, system mnie zapyta, czy na pewno chcę zakończyć procedurę i poinformuje mnie, że mogę wydrukować certyfikat. Tak? Teraz przeszliśmy do kroku ostatniego, gdzie mamy podsumowanie, na górnej balce mamy informacje te wstępne, tak? Te inicjalne, które podaliśmy do przebiegu weryfikacyjnego. Mamy tutaj podsumowanie ze wszystkimi pytaniami i odpowiedziami, które udzieliliśmy w procedurze. Na każde jedno pytanie, czy udzieliliśmy odpowiedzi twierdzącej, negatywnej, czy też w wyniku odpowiednich odpowiedzi odpowiedź nie była wymagana. I to, co istotne, mamy tutaj możliwość wydruku certyfikatu. Tak jak ja sobie kliknę drukuj certyfikat, system uruchomi mi proces drukowania certyfikatu. Ten certyfikat za chwilę zostanie wydrukowany i będę mógł go wyświetlić, jak również mam możliwość następnie oczywiście wydrukowania na drukarce takiego certyfikatu i załączenia do segregatora. Certyfikat zawiera informacje wszystkie podsumowujące, tak? Czyli zarówno odnośnie tego, jaki jest rodzaj należności, jaka to jest umowa, która podlega weryfikacji, dla jakiego kontrahenta, z jakiego kraju rezydencji, jak również wszystkie pytania w procedurze i odpowiedzi, czyli udzielone odpowiedzi w kreatorze, informacje dotyczące faktury, które żeśmy podali, również załącznik odnośnie obowiązków informacyjnych, jeśli udzieliliśmy tutaj jakieś informacji, to one będą tutaj się znajdowały, no i oczywiście możliwość podpisania tego dokumentu przez na przykład głównego księgowego, po to, żeby można było to do segregatora załączyć jako oficjalny wewnętrzny dokument potwierdzający dochowanie należytej staranności i w przypadku jakiegoś audytu czy weryfikacji mamy wtedy na pewno w ładny sposób podsumowane wszystkie informacje dotyczące wykonania takiej procedury wewnętrznej dochowania należytej staranności w naszej organizacji. To, co jest też istotne, to, że jeżeli mamy umowy, które są cykliczne, które się powtarzają i chcielibyśmy nie przechodzić wszystkich tych kroków od początku, tak naprawdę wystarczy tylko, żebyśmy na przykład zmienili numer umowy, to do tego nam służy archiwum. Jak ja teraz przejdę do archiwum, to proszę zobaczyć, że tu w archiwum mam wszystkie przebiegi, które wykonałem, wszystkie weryfikacje, których dokonałem. W każdej tej weryfikacji, mając odpowiednie uprawnienia, mogę ponownie wygenerować certyfikat,
mogę wyedytować dane, czyli mogę wrócić do procedury i zmienić odpowiednie kroki, jeśli okaże się, że chociażby uzupełniliśmy pewne dane uzupełniające. Oczywiście mamy tutaj podsumowanie, tak, jaki był kontrahent, jaki jest rodzaj należności, jaki też jest wynik procedury naszej weryfikacji, tak, czyli czy dochowaliśmy należytej staranności, czy też może pobór podatku w stawce podstawowej powinien nastąpić, czy może jest brak w ogóle obowiązków podatku u źródła. Tutaj też jest taki załącznik, proszę zobaczyć, raport roczny. My możemy pewne weryfikacje wyłączyć z raportu podsumowującego rocznego, a możemy je dodać. Tak? Jeżeli jest tak, to znaczy, że nam się to w raporcie rocznym pojawi. Jeśli mamy nie, to znaczy, że w raporcie rocznym to się nie pojawi, bo na przykład uznajemy, że ten przebieg był próbny i ostatecznie go nie bierzemy pod uwagę i nie stanowi on dla nas informacji, którą chcemy, żeby się zbierały w raporcie rocznym. Jeżeli podaliśmy też typ deklaracji, proszę zobaczyć, tu mamy tę kolumnę, ja Państwu pokazywałem, że wybieraliśmy w naszym przykładzie, że typ deklaracji IFT2, to wówczas tutaj pojawi nam się, oczywiście tu mamy dość dużo tych danych, przebiegów takich testowych, w związku z tym mamy pełny ekran, mamy to na stronie trzeciej już, tak? Jak przejdziemy sobie na stronę trzecią, to jest ten przebieg, który żeśmy dzisiaj robili przed chwilą, tak? I proszę zobaczyć, że tutaj mamy deklarację IFT2 i mamy opłaty licencyjne. Jak przejdziemy sobie na drugą stronę, to tu też w tych przebiegach weryfikacyjnych mieliśmy różne przykłady, na przykład deklaracji IFT1, które tutaj możemy odnaleźć, że zostały one zakwalifikowane do tej deklaracji IFT1. Czyli to, co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, to właśnie, że mamy dwie rzeczy możliwe. Jedna rzecz to jest uruchomienie raportu rocznego, który do Excela nam zrzuca wszystkie te informacje, które tutaj widzimy na ekranie, ze wszystkimi szczegółami. Ja mogę ten raport roczny uruchomić, żeby on nam się wygenerował w tle. I druga rzecz, która jest także istotna, tutaj już mamy ten raport wygenerowany, możemy sobie go uruchomić. Proszę zobaczyć, to co jest tutaj istotne, to jest to, że wszystkie te przebiegi weryfikacyjne, które sobie zaznaczyliśmy jako tak, czyli te, które chcemy mieć w raporcie rocznym, one zostały tutaj wygenerowane. Mamy wszystkie tu informacje w sposób bardzo taki analityczny poukładane, tak, czyli wszystkie informacje nagłówkowe są na początku, w pierwszych kolumnach, czyli że to jest kontrakt, jaki numer umowy, jaka nazwa kontrahenta, jaki numer faktury, tak, no i to, co jest istotne, to idąc tutaj w prawo, proszę zobaczyć, że mamy dane z faktury, dane te, które żeśmy podawali do faktury, natomiast mamy też wszystkie odpowiedzi z procedury, to jest nieco dalej po prawej stronie, a teraz sobie tutaj przeklikuję, proszę zobaczyć, w prawo idąc, wszystkie odpowiedzi z procedury po kolei mamy tutaj, tutaj się one znajdują. Jednym słowem, jeżeli sobie tutaj nałożymy odpowiednie filtrowanie, to jesteśmy w stanie wszelkie informacje, które byśmy byli zainteresowani, sobie wyfiltrować czy zweryfikować, jak oczywiście możemy wszystkie dane tutaj podsumować po to, żeby mieć pewność na przykład, jakie podatki powinniśmy przez cały rok opłacić. To jest raport roczny, natomiast również jest możliwość wygenerowania deklaracji, czyli w momencie, kiedy tutaj w typie deklaracji pojawi się IFT1 bądź IFT2, to te dane będą zbierane do deklaracji. Tak? Jeżeli ja sobie tutaj próbnie uruchomię teraz deklarację IFT2, system mi pokazuje, które z moich weryfikacyjnych przebiegów były zaznaczone, że mają pójść do deklaracji, i mogę taką deklarację sobie wygenerować poprzez uruchomienie w lewym górnym rogu generowania deklaracji. I już deklaracja nam się tutaj uruchomiła i możemy ją przejrzeć na ekranie z danymi, które nam się tutaj automatycznie pobrały, ponieważ ja akurat miałem należności licencyjne, to te tutaj się pokazały w naszej deklaracji. To, co jeszcze wspominałem i może jeszcze na sekundkę do tego wrócę, to również jest możliwość duplikowania, tak? Jeżeli ja nacisnę sobie tutaj duplikuj przycisk, to system, proszę zobaczyć, informuje mnie w prawym górnym rogu na zielono, że przebieg weryfikacyjny
został zduplikowany. Tak? Jeżeli przejdziemy sobie teraz na trzecią stronę na sam koniec, to proszę zobaczyć, że tutaj ten przebieg weryfikacyjny, który kopiowałem, pojawił mi się tutaj na liście. Ja mogę wejść poprzez przycisk edytuj, wrócić sobie do kreatora i tu wszystkie informacje mogę poprawić, zweryfikować, tak, przyjmijmy, że to jest ten sam kontrahent, ale tak naprawdę tylko numer umowy się zmienił. Wszystkie pozostałe informacje tak naprawdę zostają bez zmian, więc mogę ewentualnie sobie przejść tylko do ostatniego kroku procedury, w tym wypadku akurat drugiego, tak, i zmienić na przykład jakąś odpowiedź w procedurze, ponieważ zmieniły nam się uwarunkowania biznesowe z kontrahentem. Więc tak to wygląda od strony informatycznej całe rozwiązanie. Warto jeszcze wspomnieć też, ponieważ takie pytania mieliśmy, istnieje wersja polska i angielska interfejsu użytkownika. No i tyle, jeśli chodzi, myślę, o tą stronę informatyczną. Może warto jeszcze wspomnieć także, że są oczywiście takie rzeczy jak chociażby instrukcja użytkownika, którą możemy sobie pobrać. No i oczywiście tutaj w tym ekranie głównym mamy chociażby nagranie z naszego webinaru, w którym pokazujemy aplikację, jakby ktoś chciał sobie przypomnieć jakieś kroki chociażby w procedurze, czy jakieś oczywiście tutaj odwołania też do, nie wiem, czy rozwiązań na przykład, które dostarczamy na rynek, czy jakieś informacji na temat naszej firmy i rozwiązań informatycznych, czy kontakt do LTCA. Jędrzej, dziękujemy bardzo za przedstawienie takie kompleksowe, bym powiedział, tego rozwiązania naszego informatycznego. Mam szczerą nadzieję, że Państwu się ta prezentacja podobała, że będziecie zainteresowani tym produktem. Uważam, że jest super fajny, super dobry i kompleksowy, także wierzę w to, że nasza kooperacja z Hogartem nie tylko na tym produkcie się skończy, ale też wierzę w to, że on będzie dla Państwa realnie pomocny. W razie jakichkolwiek pytań technicznych co do tego produktu, oczywiście zapraszamy do kontaktu. No dobra, ale to już powiedziałem, Jędrzej już tu się nagadał, ja nie będę tego, drodzy Państwo, powtarzał. Ja tak jak wspominałem, włączam się na koniec tylko króciutko, żeby podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Krótko dwa słowa podsumowania, a mianowicie pamiętajcie Państwo w zakresie podatku źródła, że mamy należytą staranność od 2019 roku, mamy beneficjent ownera od 2019 roku i to musimy pilnować, tego musimy się stosować. Mamy wreszcie zmiany od roku 2022, trochę lepsze niż te, które były planowane, ale dalej fatalne i do tego też się przygotować musimy. Jeżeli ktoś z Państwa płaci do podmiotów powiązanych, w szczególności za licencje, dywidendy, odsetki, to myślę, że to jest ostatni dzwonek, żeby zastanowić się nad wystąpieniem z wnioskiem o tę opinię, bo podkreślam, na tę opinię i tak trochę około 6 miesięcy będziemy czekać, niestety jak nie dłużej. Temat podatku źródła, jak Państwo wiecie, jeszcze dodam na koniec, jest jednym z moich ulubionych tematów, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Pasjonuję się nim, zajmuję się nim od wielu lat. Także jeszcze podkreślę tylko, że jeżeli Państwo byście mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, coś nie zostało odpowiedziane na czacie, czy Państwo byście chcieli jeszcze jakoś pogłębić swoją wiedzę, czy mieli jakieś swoje indywidualne case'y, oczywiście zapraszam do kontaktu. Nasza kancelaria, tu macie Państwo do nas namiary, służymy w tym zakresie pomocą. No dobra, nie będę już przedłużał. Na koniec jeszcze tylko zaproszę Państwa na dwie rzeczy, czyli poproszę, po pierwsze, zaproszę Państwa na nasze inne wydarzenia, webinary, szkolenia, które organizujemy w ramach Akademii LTCA. Sporo wydarzeń mamy na listopad, sporo wydarzeń mamy na grudzień, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Będzie jeszcze o podatku źródła, bo teraz mamy webinar, będzie jeszcze całe 5-godzinne szkolenie, będę prowadził w grudniu z podatku źródła. Myślę, że może to Państwa mocno zainteresować. Będę tam już bardzo szczegółowo mówił ogólnie o podatku źródła, ale też o zmianach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zapraszam Państwa do śledzenia moich social mediów. Tutaj będą linki na czacie też, bardzo mi będzie miło, jeżeli Państwo będziecie mnie obserwować, lajkować, no pomaga to też zwiększać nam troszeczkę zasięgi i z tą naszą wiedzą też szkoleniową docierać. No dobra, ale już nie przedłużam, chyba tyle z naszej strony dzisiaj, już Jędrzej się rozłączył, także ja w moim imieniu, w imieniu Jędrzeja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pytania, zgłoszone wątpliwości, no i życzyć Państwu powodzenia w rozliczaniu podatku źródła, bo łatwiej już było, a teraz niestety będzie tylko gorzej. Kłaniam się nisko, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.